Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Cześć, z tej strony Michał Nowakowski. Właśnie zapoznałem się z waszymi pytaniami w Fast Breaku, więc zobaczymy, co tam macie dla mnie. Jak czujesz się z grą tyłem do kosza? Czuję się bardzo dobrze, czuję się pewnie. Trener Frasunkiewicz pozwolił mi w siebie uwierzyć, że jednak tyłem do kosza też potrafię grać, mimo że nie jestem największym graczem w polskiej lidze na pozycji numer 3 i też nie czuję się najsilniejszym, ale zostałem, myślę, dość dobrze wyszkolony technicznie. Podpatrzyłem trochę Josipa Sobina przez ostatnie kilka lat, bo ostatnie kilka lat trochę z nim grałem, więc czuję się na tyle pewnie, że zacząłem to wykorzystywać. Czy dla ciebie Anvil to coś więcej niż tylko klub? Na to pytanie nie wiem, czy starczy mi pół godziny, by odpowiedzieć, ale postaram się w skrócie. Tak, dla mnie Anvil to coś więcej niż tylko klub, ponieważ Anvil jest przede wszystkim marką w polskiej koszykówce. Myślę, że jedną z największych, jak nie największą. I jest rozpoznawalna i grając w Anvilu trzeba mieć sobie to coś, trzeba mieć serducho, nawet jak nie idzie. Trzeba mieć wolę walki, nawet jak nie idzie, i trzeba poświęcać się dla tego zespołu, ponieważ Anvil moim zdaniem jest takim miejscem, gdzie jeżeli oddasz siebie 100%, to wszystko do ciebie wróci i poprzez kibice, poprzez organizację klubu, poprzez zarządzanie klubem, poprzez wyniki, jakie Anvil osiąga przez ostatnie kilka lat. Mam ten przywilej i też szczęście, że jestem w tym Anvilu i nie ukrywam, dobrze się tutaj czuję. I dla mnie to jest coś więcej niż tylko klub koszykówki. Czuję się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak wspominasz swój debiut w Ekstraklasie? No wspominam go trochę średnio, bym powiedział, ponieważ był to mecz bodajże z Polfarmą w Polonii 2011. Nie pamiętam, który to był rok. Wyszedłem tylko na kilka, może na minutę, może półtorej minuty i pamiętam, że popełniłem dwa błędy w obronie popełniłem tragiczne błędy w obronie. Od razu trener Mladen Starcewicz posadził mnie na ławce i mówi: jeszcze Michał, poczekasz trochę. Więc niestety takie są uroki debiutu w Ekstraklasie. Czy wiesz, że dla kibiców byłeś, jesteś i będziesz zawsze prawdziwym rodolerem? Miło mi to słyszeć, że dla takich kibiców, jacy są tutaj u nas na hali w Wałbrzychu, w hali mistrzów, zawsze warto się przebierać, zawsze warto grać, sprawiacie nam ogromną radość. Jak krzykniecie na meczek, to aż po prostu niesiecie nas strasznie. Więc dziękujemy wam za waszą obecność, za wasze wsparcie i mam nadzieję, że będziecie z nami do końca sezonu. Czy myślałeś już, co będziesz robił po skończeniu koszykarskiej kariery? Tak, myślałem już i myślę o tym od dłuższego czasu, ale nie lubię się dzielić swoimi prywatnymi sprawami, więc to zostawię dla siebie. Czy oglądasz kobiecą koszykówkę? Oglądałem kobiecą koszykówkę, jak moja żona grała w koszykówkę, bo moja żona też grała w czasach gimnazjum i przychodziłem na jej mecze, ponieważ mi się bardzo podobała i podobała mi się, jak grała. I niestety później przestała grać, więc od tamtego momentu już się nią nie interesuję. Moja żona moim zdaniem grała najlepiej, była najlepszą koszykarką, więc na ten czas już nie oglądam. Czy znasz dużo Nowakowskich? No znam, moja rodzina to są wszyscy Nowakowscy. W polskiej lidze koszykówki jest Marcin Nowakowski. Wiem, że jeszcze wcześniej był jakiś chyba zawodnik, Michał Nowakowski w Lublinie grał. Nie, ale szczerze to może kilka razy w życiu mi się zdarzyło spotkać innych Nowakowskich niż moja rodzina, więc tak. Który rywal napsuł ci najwięcej krwi? Zawodnik i drużyna. Może troszkę śmiesznie opowiem, na przykład napsuł mi krwi trener Frasunkiewicz, kilka razy rzucił mi trójkę, nazwijmy to brzydko trójkę w pysk i byłem bardzo niezadowolony, ponieważ trener Frasunkiewicz, pamiętam, jeszcze w Arce grał, no kozłować nie za bardzo potrafił, więc wolałem, żeby penetrował, ale za daleko byłem by pomocy i kilka razy zdarzyło się, że tą trójkę no, dostałem, nie byłem z tego bardzo zadowolony. Ale trener Frasunkiewicz dobrze w kosza grał, więc trzeba mu to oddać. A drużyna? Myślę, że Zielona Góra była swego czasu takim zespołem, co sporo krwi mi napsuła, bo była po prostu bardzo dobra. Miała bardzo klasowych graczy, a to Zamoyski, Koszarek, Chrycaniuk i przewijali się obcokrajowcy, którzy grali naprawdę bardzo wysokim do poziomie i była to drużyna, która mi przychodzi pierwsza do głowy i pamiętam, że były przeciwko nim naprawdę dużo meczy i ciężko przeciwko nim się grało.
Czy czujesz się weteranem? Na pewno nie. Do weterana, mimo że już tam wszyscy mi mówią, że wiekowo już się kwalifikuję do weterana, broń Boże, że nie czuję się weteranem. Myślę, że jeszcze do tego, nazwijmy to, statusu jeszcze mi daleko. Mam zdrowie, będę grał tak długo, jak mi zdrowie na pozwoli, dopóki serce będzie chciało też grać. Póki co czuję, że serce jeszcze nie zamierza przestać, więc weteranem na pewno się nie czuję. Następne. Czy po powrocie do Anwilu zauważyłeś jakąkolwiek różnicę w porównaniu do wcześniejszego pobytu we Wrocławku? Tak, przede wszystkim był to inny zespół, inny trener, inna filozofia. Wtedy jak byłem w Anwilu, był trener Igor Milicic, więc trener Igor miał swój system gry, jak tak samo w ataku, jak i w obronie, ta słynna strefa, którą trzeba było się nauczyć i do dzisiaj czasami mi się śni, jak tam trzeba biegać, w których momentach, jak ręce podniesione, więc tak, jest zupełnie inna w porównaniu z tym, co tutaj mamy teraz w Anwilu, czy w poprzednim roku, gdzie mam wrażenie, jest inny system, ale polega też na tym, że wykorzystuje się warunki danych graczy. Na przykład nie będę ukrywał, że nie jestem jakimś najlepszym obrońcą na świecie, ale widzę, że drużyna pracuje na to, żeby pomóc mi w obronie, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Czy w przeciągu kariery trenerzy często układali pod ciebie zagrywki? Jaka zagrywka była twoją lub jest twoją ulubioną? Niech pomyślę. Zazwyczaj nie byłem tą postacią pierwszoplanową, więc gdzieś tam byłem tym pomocnikiem, nazwijmy to Robinem, jakby porównać się do kreskówek o Batmana i tych innych bohaterów. To zazwyczaj byłem tym Robinem, który pomagał tym innym, ale czasami się zdarzało, że jak trener widział, że jestem w gazie albo że jestem no gorący, to narysował lub kazał grać jakąś zagrywkę, która potrafiła mnie wykorzystać i czasem to się udaje. Jaka jest twoja ulubiona zagrywka? Po prostu podajcie mi piłkę, jak jestem otwarty, ja zamienię to w 3 punkty albo gruntuję do kosza, po prostu. Jak doskonalisz rzut za 3? Jaki jest sekret twojego postępu w tym sezonie? Według mnie teraz widać u ciebie dużą pewność siebie i taką lekkość i flow. Wow. Szczerze, chciałbym mieć tą skuteczność, która w tym roku gdzieś mi uciekła. Niestety nie mogę się spotkać z koszem w tym sezonie. Ale mam nadzieję, że to za chwilę zapali. A jak doskonale ten rzut za 3 po prostu zostaje po treningach, oddaję po kilkaset rzutów za 3 z różnych pozycji, z różnych sytuacjach, a to z dobiegnięcia, a to z pozycji statycznej, a to wyjścia z zagrywek. Ale za młodu mogę powiedzieć, że jak pierwszy raz złapałem się do kadry Polski U16, był trenerem kadry Polski był Grzegorz Zieliński i powiedział nam taką fajną rzecz, że jeżeli chcecie grać w koszykówkę, to musicie poświęcać sporo swojego prywatnego czasu, by być coraz lepszym. Więc ja postanowiłem, że będę wychodził codziennie po jednym okienkiem kadrowym, a drugim, że będę wychodził i rzucał codziennie po 200, 300, no 400 rzutów dziennie i doszedłem do takiego poziomu, że już oddawałem po 500 rzutów dziennie celnych, nie rzutów, celnych i myślę, że to się stąd wzięło, że zacząłem lepiej piłkę czuć, zaczęło być to moim atutem, więc tak to się zaczęło. Myślałeś kiedyś o 3x3? Myślałem i zastanawiam się, czy bym się nadawał na 3x3, bo jak rozmawiałem z chłopakami, którzy tam grają, jest to zupełnie inny poziom koszykówki, zupełnie inny system, dużo szybszy, dużo bardziej kontaktowy niż my gramy 5x5, więc zastanawiałem się, czy bym się nadawał, ponieważ rozmawiałem z D-Trainem naszym, to powiedział, że właśnie chłopaki, co mają po 2 metry, rzucają za 3, grają tyłem do okosza, by się idealnie odnaleźli, więc jest to do zastanowienia. Lata spędzone w koszykówce możesz nazwać karierą czy przygodą? Oczywiście, że mogę nazwać to karierą, ponieważ koszykówka jest większą częścią mojego życia i nie mogę tego traktować jako przygodą, mimo że wiem, że jak skończę grać koszykówkę, otworzą się przede mną nowe ścieżki kariery, nazwijmy to poza koszykarskiej, ale na ten czas mogę to nazwać na pewno karierą. Koszykarski idol lub wzór? Niech pomyślę. Przez pewien czas moim takim, nie to że idolem, ale wzorem do naśladowania był Andrzej Nowak, który był legendą warszawskiej koszykówki. Był to zawodnik, który miał ksywę Bill. Był niesamowicie silny, legendy o nim krążyły, że no był silny jak koń, nikt nie mógł go przestawić. I po prostu całą ligę na pozycji numer 5 zamiatał jak chciał.
Niestety, no, koszykówka w tamtych czasach była troszkę inna i trener Andrzej Nowak nie mógł do końca się rozwinąć, bo w tamtych czasach nie można było wyjechać za granicę, a miał papiery takie, by grać spokojnie za granicę. Bardzo ciężko było wyjechać gdzieś, więc szkoda, że mu się to nie udało, bo wiem, mówił mi, że miał kilka propozycji, ale w tamtych czasach było naprawdę ciężko i szczerze mówiąc, do tej pory mam z nim kontakt, dużo rozmawiamy o meczach. O moich czy o Anwilu i mogę z całym sercem powiedzieć, że to jest taki mój, chyba tak, idol, wzór, ponieważ jego upór, jego pewność siebie, jego bezczelność, jaką miał na boisku, jak mi opowiadał i ludzie, którzy mi opowiadali z boku, jakim był, to właśnie chciałbym takim być. Ulubiona drużyna NBA. Niestety nie oglądam NBA, nie jestem jakimś wielkim fanem NBA. Oczywiście podoba mi się pod względem fizycznym, jak oni wyglądają. Ci atleci, bo to trzeba powiedzieć, że to są atleci przez duże A i co oni tam wyczynają, skaczą głową do obręczy, trafiają po kilkanaście trójek na mecz i czy jeden gracz rzucają z połowy za trzy i trafiają, więc to jest naprawdę duży szacunek za to, jaką tam pracę wykonują, ale memu sercu bliższa jest koszykówka europejska, Euroliga i wiem, że takie właśnie pytanie za chwilę tutaj będzie. Czy masz jakąś pozasportową pasję? Tak, mam. Moją pozasportową pasją jest moja rodzina, na której bardzo się skupiam, ponieważ mam dwójkę wspaniałych dzieci. Chciałbym bardzo im pomóc, żeby wyrosły na wartościowych, cudownych ludzi. Zależy mi na tym bardzo, ponieważ czasy są trochę dziwne. To pokolenie jest, te młode pokolenie troszkę się zmienia od tego, jak ja byłem dzieckiem, więc zależy mi na tym, żeby nie popełniły błędów, żeby były z siebie dumne, żeby czuły się pewnie siebie i żeby wiedziały, że mogą zawsze na mnie i na moją żonę liczyć, więc tak, to przede wszystkim oni są dla mnie moją pozasportową pasją. Jaką dałbyś radę zaczynającemu przygodę z koszykówką juniorowi? Przede wszystkim taką, żeby nie poddawać się przy pierwszych niepowodzeniach. Jeżeli nie idzie ci kozłowanie, nie idzie ci rzucanie do kosza, nie idzie ci łapanie piłek, to przede wszystkim skup się na tym, przychodź częściej, przychodź po treningu, przepraszam, zostawaj po treningu, przychodź przed treningiem, postaraj się potrenować te aspekty, w których nie czujesz się za najlepiej i miej przede wszystkim głowę otwartą, bo osoba, czyli trener, która chce ci przekazać daną wiedzę, na pewno jest lepiej, bardziej doświadczona, więcej rzeczy widziała, ma większą wiedzę na ten czas niż ty, więc staraj się łapać wszystko od niego, żebyś jak najszybciej złapał tego bakcyla, żebyś zrozumiał, o co mu chodzi, a wtedy będzie ci łatwiej w przyszłości. Ulubiony kolega z drużyny. Cała drużyna. To nie ma tak, że kogoś lubię bardziej, kogoś lubię mniej. Cała drużyna, mogę nazwać, są moi ulubieni koledzy z drużyny. Niestety co roku, że tak powiem, ta rotacja się zmienia, przychodzą nowi gracze, więc z tymi nowymi też trzeba jakoś się poukładać i mieć dobre relacje. Ale żeby nikogo tutaj nie urazić i tak dalej, wszystkich lubię tak samo, jeżeli ktoś jest otwarty na boisku, opodam mu piłkę, jeżeli ma lepszą pozycję, by trafić niż ja, no to dla mnie to nie jest po prostu żaden problem, by mu poddać czy pomóc mu, jak widzę, że ma problem, więc... Największe marzenie. Największe marzenie. Mogę zdradzić tyle, że chciałbym zagrać w Eurolidze. Nie wiem, czy to się spełni, ale takie moje małe marzenie, więc... To jest to. Co ostatnio czytasz? Jaką tematykę książek preferujesz i co mógłbyś polecić? Moim ulubionym autorem książek jest Remigiusz Mróz. Bardzo lubię jego książki, praktycznie wszystkie. I bardzo mi się podoba seria z Chyłką i Zordonem. Śmieję się, że ja jestem takim Zordonem z tej książki, a moja żona jest tą Chyłką, bo mamy takie same charaktery i bardzo mi się podoba ta cała seria. Do tego zacząłem czytać jeszcze jego inne, bo oprócz tego, że napisał tą serię, on ma jeszcze 15 innych, on pisze po kilkanaście książek w rok, więc jest człowiekiem, jest niesamowitym, więc uwielbiam go, więc dla mnie to jest ulubiony autor. Jeżeli mogę opolecić, to polecam wam książkę Remigiusza Mroza, wszystkie jakie napisał. Twój najlepszy mecz w ogóle i w Anwilu. Mój najlepszy mecz, bym powiedział, chyba w ogóle, to był w Czarnych Słupsk, jak trafiłem 8-8 rzutów za 3 punkty przeciwko Siarce Tarnobrzeg w Tarnobrzegu, nie pamiętam, który to był rok. Jest to rekord, który nie został jeszcze pobity i mam nadzieję, że w ogóle nie zostanie pobity, bo jest to dla mnie coś, jest to swego rodzaju wyróżnienie, że zabłysnąłem w tej polskiej lidze, trafiając 8-8.
A w Anwilu mój najlepszy mecz, było kilka meczów z 20-punktową zdobyczą lub więcej. Ale myślę, że dla mnie najważniejsze, najlepszy mecz, nie pod względem moim, ale tak jak zdobyliśmy ten Mistrzostwo Polski, wtedy mogę powiedzieć, że to przebija wszystkie mecze indywidualne. To wtedy jak wygraliśmy mecz w Ostrowie. To był, myślę, najlepszy mecz i największa radość. Czy chciałbyś sprawdzić swoją skuteczność w koszu na wózkach? Może jakiś konkurs trójek? Nie wiem, może, zobaczymy. Ale chciałbym powiedzieć, że bardzo jestem pod dużym wrażeniem nieustępliwości koszykarzy na wózkach, że pomimo przeciwności, jakie ich spotkały, dalej uprawiają sport, grają w koszykówkę, gdzie koszykówka jest bardzo kontaktowym sportem i jestem pod dużym wrażeniem ich niezłomności, że dają radę i dlatego trzymam bardzo mocno za was kciuki, nie przestawajcie, jestem z was naprawdę dumny. Z jakiej pozycji bądź sytuacji najbardziej cieszy zdobycie punktów? A z takiej sytuacji, jak trener rozrysuje akcję i uda się dokładnie zrobić to, co trener sobie zaplanował na czasie. Wtedy jest satysfakcja, że trener miał rację, że każdy z nas wykonał zadanie, które trener nam przydzielił i ktoś zamienił to na punkty i wtedy jest naprawdę duża satysfakcja z tego, że od A do Z wykonaliśmy wszystko, żeby trafić te punkty. Niestety czasem się zdarza tak, że to się nie uda i wtedy lecą po prostu pioruny ze strony trenera w naszą stronę, żeby użyć dyplomatycznych słów, więc fajnie jak to się uda. Michał, czy chciałbyś skończyć karierę w Anwilu? Myślę, że byłoby to fajne zakończenie, nie ukrywam, ale jeszcze mi daleko do zakończenia, więc jeszcze na to pytanie nie jestem w stanie tak do końca odpowiedzieć. Myślę, że chciałbym, ale jest to jeszcze moim zdaniem tak odłożone w czasie, że przyjdzie na czas na to, by się zastanowić, czy w Anwilu naprawdę bym chciał. Chociaż myślę, że tak. Jak się czułeś, gdy po raz pierwszy zakładałeś koszulkę Anwilu? Myślę, że wcześniej to wspomniałem, czułem duże wyróżnienie, że jestem w takim klubie jak Anwil Włocławek, bo dla mnie Anwil Włocławek to jest naprawdę uznana marka pod każdym względem, więc dla mnie ten pierwszy raz był wyjątkowy. I cieszę się, że miałem okazję właśnie założyć tą koszulkę i przeżyć w koszulce Anwilu wiele wspomnień. Dziękuję wam bardzo za tą dużą liczbę pytań. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na nie w sposób satysfakcjonujący. Starałem się być jak najbardziej szczery. Niektóre pytania były mniej prywatne, niektóre bardziej. Ale mam nadzieję, że będzie wam bardzo miło się to oglądało i do zobaczenia na Hali Mistrzów.